Dzień dobry, nazywam się Zofia Sznal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś będziemy rozmawiać o terapii poznawczej opartej na uważności z certyfikowanym nauczycielem i terapeutą, pionierem podejść opartych na uważności, doktorem habilitowanym nauk medycznych Pawłem Kolasem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim jeszcze zaczniemy rozmowę, to chciałabym Państwa zachęcić do aktywności. Macie Państwo niebywałą okazję zadać Panu Pawłowi pytania, dyskutować na naszym czacie. Taka aktywna forma udziału w tym spotkaniu daje szansę takiej dynamicznej rozmowy. My oczywiście mamy wiele pytań przygotowanych, ale być może ktoś z Państwa chciałby się jeszcze jakoś włączyć, to serdecznie zachęcam, ale oczywiście klasycznie otworzymy to spotkanie sami. I jakoś zaczynając od definicji, od jakiegoś takiego umiejscowienia. Tak? Ja tylko zapytam, bo ja nikogo nie widzę poza tobą i czy to jest naturalne, tak, że ja nikogo nie widzę? Tak, tak ma być. Ja też widzę tylko ciebie i rozmawiamy, a pytania z czatu wpływają w takiej formie pisemnej. W takiej charakterze jest to spotkanie, więc ja jakoś mogę przekazać te pytania, które gdzieś pojawią się na naszym czacie. Pawle, chciałabym zacząć jakoś od tego, żebyś powiedział trochę o tym, czym jest ta terapia, rozumiem, grupa chyba, tak? Podejść opartych na uważności, terapia poznawcza oparta na uważności. Jaka jest definicja tego pojęcia? Tak, możecie się Państwo spotkać z pojęciem interwencji opartych na uważności, terapii opartych na uważności, czy też ostatnio bardziej w literaturze programów opartych na uważności. To jest zwykle mindfulness-based, no i to intervention therapies czy programs. No i można powiedzieć, że ich sercem i esencją jest to, że centralną umiejętnością, którą rozwijają, albo też centralnym wehikułem prowadzącym do zmiany psychologicznej, do poprawy, czy z jednej strony do wyciągnięcia czasem z tarapatów emocjonalnych i trudności, z drugiej powiedzmy zwiększenia prosperowania, rozkwitu czy dobrostanu, i jest właśnie rozwijanie, kultywowanie, wzmacnianie tej zdolności do bycia uważnym. Także stąd też jest ta nazwa, to jest jakby ten centralny aspekt. Wiemy oczywiście, że mechanizmów, poprzez które działają te interwencje i MBCT jako takie, w naszym MBCT jest, można powiedzieć, jest największą pracę, najwięcej badań w tej chwili, zwłaszcza w tych obszarach klinicznych, powiedzmy, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność. No i drugim to jest ten bazowy, generyczny, czyli MBSR, czy Państwo pewnie też słyszeli, czyli program redukcji stresu oparty na uważności. To był pierwszy właśnie, Jon Kabat-Zinn go opracował. No ale MBCT powstało później już w kontekście, można powiedzieć, problemów psychicznych, w szczególności depresji. Ale ja tu się zatrzymam, mógłbym dużo mówić, ale to może jakieś ustrukturyzujemy. Okay. Czyli MBCT będzie skrótem, tak? Będzie oznaczało terapię poznawcze oparte na uważności? To jest terapię poznawczą opartą na uważności. Mm-hmm. Ponieważ to uchylę ten rąbek tajemnicy powstania, została opracowana przez zespół naukowców, profesorów, można powiedzieć, z jednej strony z Uniwersytetu w Oksfordzie, i tam Bangor to był profesor Marek Williams i John Teasdale, jak i Zindal Siegel z Kanady, którzy, można powiedzieć, spotkali się w ramach któregoś z kongresów terapii poznawczo-behawioralnej celem opracowania metody, na którą były jakieś środki finansowe, zapobiegania nawrotom depresji. Okay. Ja z depresją radziliśmy sobie dość nieźle, z ostrymi epizodami, mówię te parę dziesiąt lat temu, powiedzmy tam jeszcze lata 80., ale kluczowy problem, z którym sobie coraz bardziej zdawaliśmy sprawę i nadal zdajemy sprawę, że kłopot to jest to, że to nawraca, że to w gruncie rzeczy jest przewlekły problem. Że jak ktoś miał raz, to prawdopodobieństwo będzie 50%, przepraszam, jak dwa, to już bliżej 70%, jak trzy, to jeszcze rośnie i tak dalej. Była to chyba też bolączka tych protokołów poznawczo-behawioralnych, prawda, że gdzieś redukcja objawów była skuteczna. Znaczy bolączka nie, to znaczy to trochę podważało cały model. Znaczy w tym sensie, że stwierdzaliśmy, ja się też zajmuję terapią poznawczo-behawioralną, tak, tak. Czyli superwizjoną, także to jakoś to też to MBCT dla mnie było naturalne, żeby połączyć trening uważności, który jest jej sercem, który zawsze był dla mnie ważny, jeszcze jako młodego chłopaka uczyłem się medytacji. Ponieważ też wracając do MBCT, problem z terapią poznawczą był taki, że ten model uznający, że
depresja jest spowodowana przez pewne dysfunkcyjne czy nie, dezadaptacyjne przekonania, które po prostu podtrzymują czy wywołują ten nastrój. No i to by zakładało, że jak ktoś ma podatność i ma nawracającą, no to też powinien mieć takie latentne, dysfunkcjonalne, a badania pokazywały, że ich nie ma. Że ludzie, którzy są po epizodzie depresji, ludzie, którzy jej nie mieli, właściwie nie mają. Ale to John Teaser, jako jeden z pierwszych, tylko jeszcze koniec lat 80., taką istotną hipotezę wyprowadził różnicowego wzbudzenia, które mówi o tym, że to, co jest problemem u ludzi, którzy mają depresję i potem to powoduje, że mają większe prawdopodobieństwo wpadania, to jest to, że nastrój smutny wzbudza, można powiedzieć, całe takie poznawcze cykle, procesy, czyli tendencyjności poznawcze, które podtrzymują i wywołują, co w szczególności dotyczy ruminatywnego myślenia. No więc nie było pomysłu, jak to w ogóle ugryźć, powiedzmy, w latach 90. No i ktoś gdzieś z nich usłyszał, że jest taki facet w Stanach, nazywa się John Kabat-Zinn, który opracował metodę rozwijania uważności. Czy to jest ta uważność, to nie wiadomo do bardzo, ale że to może być pomocne. Pojechali, doświadczyli, w ogóle oszołomieni, jak to im wewnętrznie pomogło jakoś tam właśnie sobie radzić. Niekoniecznie z jakimiś wielkimi problemami, ale w jakimś sensie to otwiera na rzeczywistość, można powiedzieć, również na to, żeby się bardziej w niej być i cieszyć. No i zintegrowali to z takimi paroma, znaczy z całym oczywiście też teoretycznym modelem, można powiedzieć, funkcjonowania mózgu takim poznawczym i też poznawczo-behawioralnym, ale też dodali do tego co robił John Kabat-Zinn, właśnie istotny sos takich pewnych ćwiczeń i psychoedukacji, która sytuuje to w modelu poznawczo-behawioralnym. Mm-hmm. Tam są i ćwiczenia poznawcze oraz no, pod koniec tych 8 tygodni BCT mamy takie, można powiedzieć, strategie behawioralne, które są esencją tego, żebyśmy nie wpadali w nawroty, albo też umieli sobie radzić. Dlatego tak dodam, bo tutaj zacząłem od tego, że to się skupia na tym naszym kluczowym, można powiedzieć, cierpieniu psychicznym i problemie, jakim jest depresja. Ale bardzo szybko się okazało, że trening uważności, czyli ten MBSR, ten generyczny, jak i MBCT, które no, rozkwitło i powstało mniej więcej w latach 2000, czyli tam początku tego stulecia, czy koniec zeszłego, i wraz z publikacją takiej niesamowitej pracy w 2002 roku, która była, no, to mówią Amerykanie, taka, no, że tam jaw-dropping, no, w tym sensie, że efekty w zapobieganiu depresji, tym MBCT, mm-hmm. w bardzo porządnych metodologicznych badaniach, no tam było dwa odchylenia standardowe od tego, co zwykle. Rzadko mamy takie efekty w psychologii klinicznej, w psychiatrii. To naprawdę było duża rzecz, opublikowana przez te dość dobrze umocowane osoby w tym obszarze i no, przez te badania oksfordzkie. I to zrobiło rzeczywiście bardzo taką, można powiedzieć, otworzyło mm-hmm. oczy klinicystom. Mówimy o czasach 20 lat temu, więc przez te 20 lat to się bardzo rozwinęło. Teraz nawet trudno wymienić, jakie problemy psychiczne nie ma, na jakiej nie ma literatury, że to może być pomocne, ale też w ostatnich latach i tego w tej chwili głównie uczymy w ramach takiego treningu do certyfikatu właśnie. To się nazywa już nie MBCT albo MBCT-D od depresji, tylko MBCT-L, to jest Mindfulness dla życia, można powiedzieć, albo okay. MBCT dla życia, czyli to jest, chodzi o to, że no, jakby uważność jest taką umiejętnością i powiązane z nią jakości, jak wzrost współczucia, wzrost życzliwości, zdolność do takiego bardziej no, do cieszenia się, doznawania, no, można o tym różne rzeczy dużo mówić, jeszcze pewnie powiem. No w każdym razie, że to nie tylko nam pomaga, powiedzmy, nie wpaść w dołek albo z niego wypaść, to znaczy wiemy, że to też aktywnie w epizodzie depresji jest pomocne. Ja też takie badania zrobiłem, bo są opublikowane też to, jakie mechanizmy to są obecne w tym, ale też pomaga nam prosperować, czyli żeby się bardziej móc, no nie, cieszyć życiem, bardziej żyć zgodnie z wartościami, bardziej jakoś móc czuć po prostu, no, można powiedzieć, radość z małych rzeczy i z każdego dnia. Czyli właściwie można by było, jeśli mogę na sekundkę ci przerwać, bo ostatnio rozmawialiśmy tutaj o terapii akceptacji i zaangażowania i też o takim trenowaniu różnego rodzaju umiejętności właśnie, które są przydatne ludziom w ogóle. Nie tylko osobom, które cierpią z powodu jakichś zaburzeń psychicznych. I rozumiem trochę, że to, co mówisz o uważności, też jakoś bardzo się z tym pokrywa. No i tak jak sobie wyobrażam, na czym to polega, też ma to sens, że jest to coś takiego, co jest przydatne wszystkim,
Tak, że jest to taka umiejętność, Tak, którą jeśli ją mamy, to jest to dobre dla naszego zdrowia psychicznego. Jeśli ją pielęgnujemy, wzmacniamy, to może być w takich well-beingowych różnego rodzaju aktywnościach. No, nie tylko może być, a jest. Znaczy, no, ostatnia metaanaliza w Nature, w jednym z tych portfela Nature czasopism, to chyba Human Behavior, takich, no, taka ogromna, ponad 50 parę tysięcy osób, tam chyba 500 badań randomizowanych z grupą kontrolną, określająca, które interwencje działają najlepiej na dobrostan, no to oparte na uważności, no, należały do czołówki, jakby. Okay. Jeśli chodzi o ten efekt. ACT, szczerze mówiąc, ja też oczywiście o nim mam pojęcie, no, on jest bardzo zbudowany na uważności, tylko on jest bardziej sexy, jest ten model, on jest tam heksagram, ale jak dobrze na niego spojrzymy, to większość aspektów tego modelu to jest uważność, tylko, że tak powiem, w uważności się tak, no, ona, no, inaczej się trochę to sytuuje, ale ta decentracja na przykład, czy to nie, takie ja jako kontekst, no to są oczywiście rzeczy związane z uważnością, gdzie uczymy się być trochę, no właśnie, tej defuzji, czy też decentracji, czy nieutożsamianie. To jest centralna sprawa z tym, co nam przychodzi do głowy, co też dotyczy trochę naszego ja w tym, w takim szerszym aspekcie. Więc, więc one są bardzo pokrewne, przy czym ACT należy do takiej szerokiej rodziny tych opartych, można powiedzieć, też na trochę takich kontemplatywnych założeniach, bo ACT jest bardzo zbudowany na psychologii buddyjskiej, co zresztą nie do końca jest przyznać, ale tak jest. No w każdym razie, znaczy przyznaję, ale bardzo między wierszami, bo to amerykański styl jest taki, że to ja wynalazłem koło. Coś nowego. To ja jest tak, a to nie, to już jest od dawna. Ale to jest coś, co my odkrywamy na Zachodzie z wielkim zdumieniem, że jak nie staramy się dłubać treści tam, tam śrubokrętem, żeby koniecznie człowiek nie myślał, że na przykład jest tym nic nie wart, tylko w jakim sensie zaczyna dość bardziej być, żyć swoim, można powiedzieć, doświadczeniowo w ciele i bardziej zauważać myśli jako pewne zdarzenia psychiczne, mentalne, jako coś, co nie musi nas zabierać ze sobą, no to, że to jest metoda, żeby nam bardzo sprzyjać dobrostanowi i wyciąganiu z depresji, co jest właśnie tym istotą tej trzeciej fali. No, trzecia fala jest zbudowana na uważności. No i to mamy takie metody jako właśnie mindfulness based, gdzie my głównie uczymy poprzez techniki ćwiczenia takie medytacyjne tego, albo w których też jest miejsce, no, powiedzmy nie w tych głównych, na takie pewne wizualizacyjne rzeczy, no, ale można tego uczyć trochę tak jak w akcie. Mam różne inne metody, które tą dyfuzję, powiedzmy, wprowadzają. No, inna rzecz, że też nie jest to jasne, na ile te takie bardziej językowe metody, na ile są długo utrzymujące się, co do takiej, że medytowanie jest pomocne i że naprawdę dużo zmienia, no to praca już jest taka, że tego się nie da temu, nie da się tego podważyć na fakt. Znaczy bardzo duża literatura. Czy mógłbyś jeszcze, zanim przejdziemy do tego, jakimi technikami, metodami się posługuje ta terapia, już o skuteczności też troszkę powiedziałeś, pewnie jeszcze do tych badań też wrócimy, powiedzieć trochę właśnie, jak możemy umiejscowić tę terapię na mapie terapii jakoś, które mamy dostępne w Polsce. Czy to jest, no właśnie, w ramach terapii trzeciej fali, terapii poznawczo-behawioralnej? To jest trzecia fala, tak, to jest trzecia fala, przy czym trzeba rozumieć, że uważność, no, w tym sensie również akt, on jest zbudowany na pewnych założeniach dotyczących tego, co jest istotą problemu, różnego rodzaju form problemów psychicznych, psychologicznych. I sama uważność jest transteoretyczna i transdiagnostyczna. Znaczy po prostu rozwijanie tej zdolności pomaga na wiele różnych rzeczy. W tym sensie nie ma też potrzeby, żeby mówić, że to jest tylko dany obszar. Znaczy ja znam osoby, które się zajmują psychodynamiczną terapią, czy psychoanalizą, taki Mark Epstein na przykład, który też, no, nawiązują czy rozwijają pewne rzeczy związane z uważnością. Można oczywiście w obrębie też metod humanistycznych, jak się spojrzy na nowe trendy terapii humanistycznych, tam jest też dużo uważności, czy focusingu, który też na tym bazuje, czyli jakby bardziej byciu w doświadczeniu w ciele, mniej jakby na jego wytworach w głowie. To można powiedzieć, że psychologia kliniczna jest pod dużym wpływem tych zjawisk, tylko teraz mamy, tak jak ten webinar, doba internetu, ktoś mnie tu posłucha z innej tej, włączy to, jest bardzo duży teraz taki integracja i synkretyzm. Więc jedna odpowiedź jest taka, że to jest już takie coś, co jest ponad trochę podziałami, a tak. Druga, że najpewniej to faktycznie się rozwijało w ramach trzeciej fali, czyli
jak już gdzieś sytuować, to ten mindfulness base zwykle sytuujemy w trzeciej fali. No, MBCT ma w ogóle w nazwie C, czyli cognitive, w ogóle ma T jako terapia, ale chciałem zaznaczyć, to nie jest psychoterapia w znaczeniu, tak jak to rozumiemy w psychologii klinicznej. To nie jest terapia bazująca na wymianie jakby myśli, treści, interpretacji. To jest pewien rodzaj trening umysłu. Mm-hmm. Oczywiście są też ćwiczenia, jest psychoedukacja, ale to nie jest psychoterapia, gdzie jest konieczne powrót, przeżycie, okay, czy omówienie i łączenie jakichś swoich bieżących problemów jakimś, nie wiem, konfliktem dawnym, czy nie, nie, w tym sensie mówimy o tym jako takiej rodzinie interwencji i można powiedzieć, że jest coraz więcej takiego myślenia, no bo też w psychologii pozytywnej to mamy. I psycholodzy pozytywni bardzo lubią traktować mindfulness jako swoją metodę, co tym mierzy na kongresy też, no bo to jest głównie to, co tam działa. Znaczy trening wdzięczności też powiedzmy działa, aczkolwiek trening wdzięczności znowu jest powiązany z ważnością, jeśli mówimy o jej korzenie, że mają tysiące lat, tam wdzięczność jest elementem doświadczenia w bieżącej chwili, tak chyba jest, przynajmniej ją można rozwijać też w sposób medytacyjny. W tym sensie też jakby tutaj posadzi psychologa, no bo nie, to jest psychologia pozytywna. No, no nie zupełnie. To mało kto zajmujący się uważnością w tym środowisku międzynarodowym no, uczestniczy też w tym psychologii pozytywnej jako ruchu, ale oczywiście można to też z tej perspektywy na to patrzeć. No, w tym sensie, że my się tu nie fokusujemy, jak jest to taka no, na siłę rozróżnienie na jakiejś tam psychopatologii, tylko na rozwijaniu pewnych pozytywnych jakości, tylko że tak no, głębsze troszkę jakby stopień rozumienia tego, jak uważność działa, polega na takim trochę skakaniu w te trudności. Znaczy, jeżeli to ma lepiej zadziałać, to spotkanie z tym naszym cieniem, tym problemem jest potrzebne, żeby umieć zmienić swoją relację z tym, z czym się zmagam. Czy to jest lęk, depresja, ból. I to się dzieje w ramach treningu uważności? To się dzieje. To dobrze, żeby się działo. Czasem ludzie tak powierzchownie robią to i to jest taka McDonaldyzacja. To jest takie wow, ten moment, ten teraz, cieszmy się. Ale to fajnie, to super. Jak jest ładna pogoda, cieszmy się i radujmy tym. I to oczywiście też pomaga, żeby ten bieżący moment się nim cieszyć. Ale jeżeli mamy depresję, to tam... No, potrzeba jakby wejść w to, w jakimś sensie wzbudzić trochę i być bliżej też tej sieci neuronowej, tego co ona z nami robi, żeby móc zacząć poznawać, badać i zmieniać relacje z tym, co się z tym wiąże, na przykład z tymi myślami, z tymi doświadczeniami w ciele, tylko że to nie robimy poprzez rozmawianie, to robimy poprzez pewnie otwieranie się bardziej w doświadczeniu w ciele na to. Czy możesz opowiedzieć, może brzmieć tak dziwnie, wygląda? Właśnie, czy mógłbyś opowiedzieć trochę więcej o tym, jak wygląda taki trening uważności, jaka no jest rola trenera czy terapeuty? Ja tylko chciałem to zaznaczyć, bo to po prostu w kwestii uczciwości trzeba powiedzieć, że my się teraz tym, można powiedzieć, mocno zachwystujemy, chociaż powiedzmy, jak to zaczynaliśmy, jak udało mi się Johna zresztą zaprosić, Kabat-Zinn w 2009 roku do Polski czy coś, to było w ogóle nieznane, znaczy bardzo mało, że tak powiem. Obecnie był taki moment, że w księgarniach, w tym psychę na WPS-ie, to właściwie można było dostać w głowę książką, one były wszędzie odłożności. Teraz już to trochę schodzi i to jest nie tylko w Polsce, chociaż Polska zawsze była opóźniona, więc, ale większość osób słyszy o tym i fajnie, więc to w tym sensie jest mainstreamowe. Po co ja mówię tę dygresję? Jeszcze raz muszę mi zadać pytanie. Tak, rozprawię. Ja chciałam Cię poprosić, żebyś troszkę opowiedział więcej, no bo mówimy o tym, że to nie wygląda jak klasyczna terapia, że to do końca polega na rozmowie, że raczej na doświadczeniu, ale jednocześnie czasem samemu może być trudno o takie głębokie doświadczenie, jakie jest potrzebne. Czy możesz troszkę opowiedzieć o tym, jak ten proces wygląda, na czym on polega? Bo ja tu chciałam nawiązać, że jest to oparte właśnie na pewnych takich mających co najmniej 2500 lat ujęć tego, co to jest to, z czym się człowiek zmaga na tej ziemi i w co ewentualnie warto, żeby jakoś z tego wyjść. To się nazywa różnie jakieś kontemplatywne nurty, w szczególności psychologia buddyjska, bo tam to najmocniej rozwinięte. Mówię psychologia celowa, bo to jest pewien system psychologiczny. Więc w tym sensie jest to spotkanie takiej starej mądrości, bo to w różnych przylokościach geograficznych i zachodniej. I podobnie w starej, jak i u nas uważności, początek tej pracy polega na rozwijaniu uwagi, bo uważność jako taka to jest zdolność przyciągania uwagi, a uwaga jest tym oczkiem świadomości, tym
światłem świadomości badającym na coś, na co kierujemy tę uwagę, na to, co jest w tym momencie w moim doświadczeniu, w bieżącym momencie, obejmując to oczywiście to, co się dzieje na poziomie moich myśli, doznań ciała, emocji, jak i tego, co przychodzi poprzez zmysły do mnie, ale w szczególny sposób, w sposób nieoceniający, powiedziałby John Kabat-Zinn. Szczerze byśmy powiedzieli, no Hayes będzie akceptujący. Tak, tak. Bym powiedział w sposób współczujący. Czyli można powiedzieć, że to jest taki odwrotny do tego, jak często na siebie patrzymy krytycznie, oceniająco, a już na pewno w pewnych problemach psychicznych, taki oceniająca uwaga, to źle, tamto źle, tu mam taki nos, tu coś, tu się skompromituje. To jest to jakby typowo na siebie patrzymy. Tu rozwijamy taką zdolność utrzymywania i stabilizowania uwagi na doświadczeniu. Chcemy być takim zaangażowanym obserwatorem tych swoich procesów poznawczych. No obserwator, tak, zaangażowany obserwator, można tak powiedzieć i to jest dobrze powiedziane. W tym sensie, że nie dodałem jeszcze ważnej rzeczy bardzo w tym, co warto wypowiedzieć, że to jest intencjonalne. Czyli ja, to nie jest tak, że ja ludzie samoczynnie, może Państwo na przykład słuchacie tak bezwiednie, może to jest jakoś ciekawe, słuchacie, może nawet utrzymujecie uwagę, zgoda, ale jak to trenujemy, to intencjonalnie kierujemy uwagę, uczymy się na coś, co jest w tym momencie doznaniu. Doświadczeniu. Typowo to jest na przykład oddech, odczucie oddechu w różnych częściach ciała, ale to tradycyjnie mogą być maślane tam lampki, tam świeca, różne rzeczy. I to nie o to chodzi, że to musi być super ekscytujące. Właściwie nie, to jest trening kierowania uwagi do tego, co jest doświadczane. I to jest coś, co też jest trudne trochę, ale jak zaczynamy umieć dłużej tą uwagę utrzymywać i mieć mniej i trochę rzadziej, tylko trochę się to udaje, bo to się nie da wyłączyć, zabieranymi przez myśli, zabieranymi przez jakieś napływające non-stop obrazy czy różne inne rzeczy, tylko możemy nauczyć się to zarejestrować, że mnie myśli zabrały i wracam do obiektu doświadczenia. To jest niesamowicie istotny proces. Modela, które też rozwijałem z paroma osobami, zwłaszcza Tomek Jankowski, z którym współpracuję od lat, mam taki model poznawczy i też metapoznawczy opublikowany, dobrze, no to To jest taka centralna umiejętność, ona też ćwiczy naszą funkcję wykonawczą, tą dość hamowania, przełączania. Można powiedzieć, że ona jest o tyle ważna, że jak mnie zacznie zabierać coś, co jest przedmiotem lęku, strachu czy innych przeżyć, czy smutku, to jak to mam wyćwiczone wracanie, to ja mogę się odłączyć i wrócić. I to też ojciec psychologii, czy William James już mówi, że to jest po prostu podstawowy, fundamentalny jakby droga, czy wrota, czy do tego, żebyśmy mogli mieć więcej dobrostanu i sobie lepiej radzić w życiu. I to też wiemy z badań. To jest bardzo ważna umiejętność. Jak widzicie, to nie jest umiejętność stricte terapeutyczna, w sensie takiej jakiejś dochodzenie przez to, przez jakąś władzę, nie wiem, refleksyjności, czy jakichś innych interpretacji, no tylko to jest po prostu pewne ćwiczenie bycia świadomym. I to jest ważne tego, co jest teraz. Bo dlaczego to jest ważne? No, to nie powiem nic nowego, ale lęk to są obawy, one nas zawsze wypychają do przodu, co się stanie, jak się z tym poradzę, nie poradzę, będzie katastrofa. A z kolei ten wokół smutku zabierają nas do tyłu. Boże, jak ja mogłem? W ogóle jak ja mogłem to powiedzieć? Dlaczego nikt nie zareagował? Dlaczego jestem? Dlaczego? Czyli ruminuję, nie? To, co nas spędza w depresję, wracając do teorii nawrotowości, to w dużej mierze jest ten styl ruminatywny myślenia, jak to nazwała Susan Dolenhaxema, wiem, że to jest główny model jakby rozumienia powodów do nawrotu, że ludzie się wyuczają z takiego stylu, gdzie zaczynają próbować rozwiązać swój problem, dlaczego się źle czuję. To kompletnie ma odwrotny efekt. To nas po prostu zagłębia. Nurkujemy i możemy w tą deprechę wpaść. Więc uważność też uczy tego, żeby być w tym momencie, w doświadczeniu, trochę puszczać tamte rzeczy, być tu i teraz. Ale jeżeli tu i teraz napotykam, to już są dalsze etapy. No właśnie, bo teraz, żebyśmy nie zostali na tym, że należałoby się odłączyć i ignorować te wszystkie swoje myśli. Oczywiście nie należałoby. I to jest też coś, co nie zawsze jest jasno rozumiane. Do pewnego stopnia jest pomocne przełączanie, wracanie uwagi na przykład do przedmiotu doświadczeń. Na przykład opublikowaliśmy, zresztą z badaczami, też z WQS-em w tym związany od lat, wspólnie z profesor Krejc i tam jeszcze paroma osobami, taką badanie, które wykazało, że na przykład to, jak ludzie kierują uwagę, jak długo patrzą na różnego rodzaju bodźce, przewiduje ich poziom ruminatywności. To akurat bez związku z uważnością, ale tylko chcę powiedzieć, wagę to naprawdę na co patrzymy, że ma to ogromne znaczenie. Więc już samo zdolność kierowania uwagą może być bardzo, bardzo pomocna.
Ale ta stabilizacja uwagi plus uczenie się umiejscowienia jej w ciele to jest fundament treningu uważności przez pierwsze tygodnie. Bo ten tradycyjny już za Johnem Kabat-Zinnem mamy 8 tygodni, czyli 2 miesiące. My go teraz skracamy, ja też takie skrócone robię w ramach badań, ale ten fundament jest 8 tygodni. Wpierw uczymy się stabilizować uwagę, utrzymywać ją na różnych obiektach, na skanowaniu ciała, na tym, co jemy, na oddechu. No? A potem zaczynamy to wnosić w realne doświadczenie. Na przykład robimy też takie ćwiczenia uważności, w których wprowadzamy trudność. Na przykład ludzie sobie przypominają jakiś trudniejszy moment i dalej się uczymy aplikować tą metodę już związaną z uważnością, żeby eksplorować to doświadczenie poprzez ciało głównie, otwierać się, oddychać do niego i pozwalać sobie nie reaktywnie na to reagować. Co to znaczy reaktywnie? To jest ten model, który chciałem powiedzieć, u podspody trzeciej fali w dużej mierze. No, to jest budowana w fundamentalnym sensie na modelu właśnie uważności, można powiedzieć. To jest to, że problemem nie jest samo doświadczenie, tylko pewna nadmierna reaktywność emocjonalna, mm-hmm. poznawcza, czyli tendencja odtwarzania, wpadania do tej samej dziury. I taka podstawowa tendencyjność, której tu możemy nawiązać w depresji, to jest skłonność do ruminowania. No, coś zarejestrowałem, co jest niezgodne z tym, jakbym chciał teraz. Zaczynam się, a co zrobić, żeby było lepiej? Dlaczego ja to czuję? Czy mogę, co jest nie tak? Czyli zaczynamy myślowo próbować to roztrząsać, co zwykle wiedzie do ruminowania i takiego właśnie kulawego próby rozwiązywania tego w głowie, co zupełnie nie pomaga. Czyli te style nawracającego myślenia, które są transdiagnostyczne w psychologii klinicznej, psychopatologii, to jest nasz problem. Po prostu nadmierne bycie w głowie, w myślach i traktowanie tych myśli jako jakichś realnych odzwierciedleń faktów o mnie, o innych, o sytuacji. Mm-hmm. Dzięki uważności uczymy się bardziej przełączać i być w ciele. I okazuje się, że w tym ciele jest miejsce na to, żeby taki trudne doświadczenie, jak na przykład lęk czy coś, nie musi on nas przełączać w ruminatywność albo jakieś inne formy unikania, doświadczania, nie wiem, gry online czy jakiekolwiek inne, bardzo różne, alkohol, no, ludzie mają całą masę rzeczy. I robimy też tego typu ćwiczenia, to jest zaczyna od czwartej sesji. Czy to znaczy, żeby przeżyć? To bo jednocześnie mówisz nie. o tym, żeby no nie uniknąć tej nadmiernej reaktywności, ale tak. też się nie odłączać. To jest oczywiście trudne, tak. Dlatego o tym mówię, żeby znaleźć jakiś balans, nie? Pomiędzy. Tak, tak. Dziękuję, że o tym mówisz. A jest to słynne powiedzenie, które zawdzięczamy Wiktorowi Franklowi, czyli twórcy, no można być te terapii, logoterapii, terapii takich nurtów humanistycznych, egzystencjonalnych, czyli mówimy o. Mówimy właściwie, on, pewnie wiecie, no tam przeżył Auschwitz, taki austriacki psychiatra, terapeuta. I on powiedział takie słynne zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest jakaś przestrzeń, jest pauza czy przerwa, czego parafrazuję to. I to jest to miejsce, w którym się może wyrazić nasza wolność, jak na to zareagujemy. I to jest to, co my rozwijamy uważności. Kiedy rozwijamy zdolność do bycia uważnym, zauważamy, że jest miejsce na to, żeby móc w bardziej sposób umiejętny zareagować, mądry, czyli taki, który bierze pod uwagę, co naprawdę jest dla mnie dobre, albo dla osób, które uczestniczą w tej sytuacji. Czyli normalnie bym kogoś z przeproszeniem plasnął, albo chlapnął językiem, powiedział, co myślę na przykład, nie wiem, swojej, powiedzmy, partnerce, albo jakiejś sytuacji. Może bym tą złość wyraził wtedy, ale w gruncie rzeczy generuje nowy problem, że kogoś dotknąłem i teraz już mamy podwójny. Uważność po prostu pozwala nam nie wpaść w tą kolejne naszego standardowego reagowania albo skoncentrowania na doznaniach w lęku, w tym, o Boże, naprawdę zaraz to zawał, tylko otwieram się, utrzymuję to w pewnej przestrzeni, co mi daje przestrzeń na to, że ta reakcja emocjonalna opada, bo jak my nie gmeramy przy niej za szybko, to jest szansa też na habituację, na pewno, a z drugiej strony jest szansa na lepszą reakcję. Problem przecież w większości naszych tych psychicznych polega na tym, że to jest to, co my robimy, co podtrzymuje błędne koła naszych problemów. Więc uważność jest taką świetną metodą na to, żeby przestać dolewać oliwy do ognia, tą oliwę, że tak powiem, trzymać, a zarazem być może robić coś sensowniejszego z tym ogniem. No, nie wiem, czy to dobra metafora ognia, bo trudno się zaprzyjaźnić z ogniem, chociaż pewnie można. Kiedyś nawet biegałem po rozżarzonych węglach. Nie sądziłem, że to jest możliwe, ale byłem jakimś takim, biegałem, można. Słyszałem, że jest. Więc, że ja to doświadczyłem. Ale nie, tak szczerze mówiąc, to trudno mi, że o to chodzi, że centralnym sposobem reagowania, to się też mieści w tym założeniach aktu, no to jest zresztą pojęcie, które zresztą H jest w tej formie rozpropagował, czyli
experiential avoidance, unikanie doświadczenia. Jest to też ten konstrukt mamy od dawna, dużo wcześniej. To jest taka obserwacja, no, którą mamy jako klinicyści, że my po prostu staramy się unikać tego, co jest jakoś przykre dla nas, czyli różnych sytuacji, które wzbudzają w nas jakieś przeżycia. Czy jak mam kłopot z depresyjnością, to smutek, czy lęk, z tych klasycznych, czy inne odczucia. No i niestety, im bardziej to robimy, tym bardziej mamy tendencję do problem z tym. No i się w jakim sensie z tym wiążemy, bo nie jesteśmy w stanie inaczej. Uważności. No tak, ale jednocześnie też wracamy do tego, naturalne, otwieramy się. Że chcemy uniknąć nieprzyjemnych przeżyć. Tak? Jest nam nieprzyjemnie, tak, kiedy czujemy smutek, albo kiedy czujemy lęk, to nie chcielibyśmy się tak czuć. Tylko że unikając przeżyć emocjonalnych, jakoś unikamy często dotknięcia tego, skąd ten smutek, skąd ten lęk i dlaczego właściwie tak się czujemy. Ja bym nie szedł aż tak daleko. Znaczy, chcę powiedzieć, że na moje rozumienie, ja też uczę psychoterapii i tak dalej, my za bardzo wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wiedzieć, skąd coś się wzięło. Mamy jakieś teorie, my często nadajemy znaczenie, robimy interpretacje. Ale mi się nie tylko chodzi skąd, chodzi, że jak ja się nie otworzę na ten smutek, to też idąc nawet językiem neurobiologii, jak tą sieć neuronalną nie wzbudzę, to ja jej nie przekonfiguruję. My potrzebujemy tego doświadczenia, potrzebujemy w nie wejść, bo tam jest szansa na to, żeby nauczyć się być z tym inaczej. Smutku, lęku i trudności nie jesteśmy w stanie uniknąć. Także się nie da skutecznie unikać. To jest naturalne, jak coś nas oparzy, to nie chcemy, coś jest przyjemne, chcemy. Tylko że jeśli chodzi o ten świat emocjonalny, psychiczny, jak powiedziałeś, to jest źródłem naszych tarapatów. Więc uważność jest sposobem jakby badania tych tarapatów w pewnym sensie, no, jakiegoś takiego robienia z nimi, że one przestają być takie kłujące, że można z nimi, można w jakimś sensie się nauczyć je przyjmować. Stąd trochę do nich zbliżyć w taki bezpieczny sposób. Bezpieczny, a przez to zbliżenie można się nauczyć po prostu je rozpoznawać wcześniej i robić coś, co mnie wyciąga. Czyli wiemy na przykład, że to, co pomaga bardzo, i to jest klasyk w aktualnym epizodzie depresji, to jest aktywacja behawioralna. Ona ma skuteczność podobną jak CBT w ogóle jako taki. Sama aktywacja, nawet bez rozkminiania. Ale po jeżeli prostu robienie czegoś. Tak, robienie, znaczy konkretnie czegoś, co jest źródłem przyjemności albo źródłem poczucia, że mi rośnie takie poczucie skuteczności, kompetencji, że ja mogę. Sprawczości. Nie? Ale jeżeli też mamy ten kontekst uważności w tym, no to tym bardziej możemy łatwiej to rozpoznać, ten moment, kiedy się robi źle i mieć większą zdolność zrobienia czegoś, co będzie mi pomoże wyjść z tego stanu. Przy czym to już nie jest oparte na awersji i lęku, który jest często źródłem nawrotu, że ja się tak bardzo boję, że znowu nie będę spać, że znowu coś, że siłą rzeczy tak bardzo tego nie chcę, że w to wpadam. No to są takie różne rodzaju ironie czy pułapki naszego życia psychicznego. I trzecia fala, pewniej uważność, jest sposobem jakby takiego poznawania tego świata. Więc my często używamy taki akronim RAIN. Tam Tara Brago często używa, ale to tam ktoś innego wprowadzi. Ja myślę, o co chodzi. Z jednej strony, żeby w ogóle coś ruszyć w psychoterapii, to jest ogólnie, to potrzebujemy to rozpoznać, zauważyć. To robimy uważność, to jest ten pierwszy aspekt uważności, ja zauważam. Nie? Potem, i to jest to ważne, co się robi uważnościowe, ja zamiast cokolwiek od razu zmanagować, co z tym robić, ja trochę na to przyzwalam. Dopuszczam do mojej przestrzeni. Co mi umożliwia, to jest to allowance, acceptance, różnie, na badanie tego, na dotykanie tego, na bycie z tym. I tutaj kieruję świadomość, oddech do tego, badam wzorce tego w ciele, a ciało już mam trochę uważność wytrenowaną. I jakby w tej zdolności, w tej korze somatosensorycznej i jej połączenia, tkwi zdolność też takiego bardziej funkcjonalnego poradzenia. No i wreszcie to N, to jest od tego kluczowego niezlewania się, nieutożsamiania z tym, co doświadcza. Nawet jak jest ta myśl, ona mi się wydaje wiarygodna, to po treningu uważności ludzie mają większą zdolność nieutożsamiania. To nawet po treningu online, robiłem takie badania jeszcze przed COVID-em i w COVID-zie, niestety artykuły cały czas nie mogę do końca tego, jest to w drodze, ale tam jeden pisany, drugi tam w rewizji, więc mogę się odwołać do konferencji głównie. Artykułu. No w każdym razie to też mi wyszło, że nawet taka online'owa kluczowy mechanizm poprawy jest przez zwiększenie tej zdolności właśnie do tej defuzji, do tego nieutożsamiania, po treningu uważności. To jest centralne. Więc żeby to się zadziało, ja potrzebuję ten przedmiot doświadczenia jakoś dopuścić do siebie. I cud jest, słuchajcie, na tym poziomie często, że jak ja nie staram się od razu coś zrobić, żeby nie było z tego bólu, tego trudnych myśli czy czegoś, tylko trochę je widzę, to tak jak ta moja dłoń. Ja mogę tą dłoń jakoś inaczej zacząć przeżywać. A może się nią pogładzę i to jest ta
zdolność do bycia współczującym do siebie. Kolejny mediator zmiany, w różnych badaniach moich też to wychodzi, jak W, na przykład w innym projekcie, takim treningu interwencji i też korelacyjnych, że im mam więcej uważności, im bardziej jestem tym swoim umysłem, tym mam więcej zdolności takiego, no, takiego życzliwości do tego. A to, co jest sednem czy esencją depresyjności innych, to jest silny samokrytycyzm, to jest niskie współczucie do siebie. Więc to, można powiedzieć, cała rodzina pewnych umiejętności czy rzeczy, którą rozwijamy poprzez te ćwiczenia właśnie uważności, takie ćwiczenia medytacyjne, które chciałem powiedzieć też nie są jakimiś przypadkowymi takim, bo teraz medytacją jest wszystko. Internet skrzeczy od tych wszystkich medytacji, ale to jest program, on ma swoje bardzo konsekwentne kroki, te 8 tygodni, bardzo dobrze przemyślane, już przez Johna MBSR był świetnie przemyślany, ale MBCT dodaje te smaczki takie oparte na osiągnięciach współczesnej psychologii. I to jest ten 8-tygodniowy program, tak? To jest 8-tygodniowy. My generalnie robimy MBCT D i L w tym programie 8. Natomiast naukowo próbujemy, szukamy też metod skracania i też takie krótsze mają szansę być skuteczne. Natomiast większość badań mamy na 8-tygodniowych. I te 8 tygodni już zmienia moc. Na sesji raz w tygodniu z terapeutą w trybie indywidualnym? Dzięki, że to już to od razu wyjaśnię. Robimy to zwykle grupowo. To jest tradycyjny format grupowy, ale mamy też badania, że indywidualnie działa mniej więcej podobnie. Czyli chodzi o skuteczność, ale dużo mniej ma. Bardzo cenne. Znaczy głównie jest grupowe. Głównie. To są takie grupy, my się spotykamy w jakimś miejscu przez te 8 tygodni, raz w tygodniu, mniej więcej 2 godziny czasem, trochę krócej czasem, dłużej, powiedzmy 2 godziny, 8 tygodni. Po 6 spotkaniu jest tak zwany dzień uważności, czy się spotykamy na parę godzin w weekend i ćwiczymy bez rozmawiania. To jest też petardą, że widzimy, jak to wytrzymam tam 4 godziny, właśnie się okazuje, tylko wytrzymuję, ale to jest taki rodzaj czasem takiego otwarcia oczu, o rany, że jak mój umysł właśnie wchodzi w taki stan i wyciszenia, i często spokoju, i też takiej radości wewnętrznej, niezwiązanej z jakąś super ekscytacją, czy Bóg wie czym, tylko samym faktem, że mogę doświadczać oddech, jabłko, uważne chodzenie, że właśnie robię coś takiego, że ten umysł, można powiedzieć, bardziej jest jakoś tak, poznaję i oswajam i doświadczam go jako coś, co jest takie po prostu dobre. I że to ma ogromną, słuchajcie, umiejętność transformacji. Czyli wiele osób też robię już tam paręnaście lat te treningi, ale też to superwizuję i to nawet osób, które świeżo robią, to też jest to, że dla niektórych to jest tak silne, przeformułujące doświadczenie, tak, że potrafi to się przekładać na bardzo różne dziedziny życia. No i też są w tej chwili treningi do różnych, na przykład jest tam relationship enhancement, czyli w parach, dla par, w jakimś kontekście pracy, czy innych jakby tych, można być treningów, które się adoptuje do różnych problemów, czy różnych zagadnień, jest dużo. W edukacji i tak dalej. No jest coś fundamentalnego. Można powiedzieć, że nasza galopująca cywilizacja nas wyrzuciła do głowy, że to trzeba naprawdę myśleć i rozkminiać. Uważa się powrotem do czegoś bardziej pierwotnego, kontaktu ze sobą i ze światem poprzez świadomość, w sposób doświadczenia. Powiecie, świadomość, czyli myślenie. Nie, nam się wydaje, że to jest myślenie, że to jest tożsame, ale nie jest. I to jest coś, co odkrywamy, kiedy mamy, bierzemy w tym udział. I chcę powiedzieć, że to jest coś innego niż robienie medytacji na YouTubie czy w jakimś headspace'ie, bo to jest cały program, w którym prowadzimy takie formalne medytacje na przykład, a po nich robimy tak zwane dociekanie, czyli wspólnie próbujemy jakoś się zorientować, co żeśmy doświadczali, co się tam zadziało i z tego się wyciąga jakieś wnioski. Umiejętnie prowadzone to nie jest tak, że jest jakiś tam mądraliński tam prowadzący, tylko to wszystko z nas wypływa, plus są te różne ćwiczenia, psychoedukacja. Ja dostaję się te medytacje w danym tygodniu na tydzień i tu jest taka sugestia, żeby je robić codziennie. Mam może sześć razy w tygodniu, powiedzmy. Większość ludzi robi mniej i to też potrafi zadziałać. Niektórzy w ogóle nie robią, a też im to pomaga. Bo sama ten materiał, samo też to, co się robi, samo to bycie w tych grupach jest już często zmieniające. Ale chciałem powiedzieć, że jest związek, wiemy to z badań, między dawką, czy ilością robienia tych ćwiczeń, a efektem, czyli warto to robić. Przy czym jest to wyzwanie, bo żyjemy w świecie, który coraz mniej chcemy, coraz bardziej chcemy, żeby coś było zrobione już. Szybko. A
szybko, i a tu trzeba zainwestować w to, i żeby mieć czas jeszcze, żeby robić te ćwiczenia, ale słuchajcie, naprawdę warto. No, łącznie z tym, że mamy widoki na dłuższe życie, jak to robimy, że to jest jedna z rzeczy, które wiemy z Wami. Ale to jest tak, że te treningi, o których mówisz w takiej formie grupowej, są kierowane do jakiejś specyficznej grupy pacjentów, w ogóle do pacjentów, czy może to jest tak, jakby zapisać się na jogę? Jeśli chodzi o MBCTL, to ono w ogóle jest niekliniczne, czyli do wszystkich jakby niezależnie, ponieważ tak jak mówiłem, one pomagają nam bardziej być w tym, bardziej rozkwitać, to jest to słowo, które czasem używamy w psychologii, no, po prostu mieć więcej dobrostanu. Natomiast, no tak jak mówiłem, na przykład robimy, ja też robiłem ileś tych grup dla osób w depresji albo dla ludzi z zaburzeniami, na przykład lęku społecznego. Też takie Czyli są potem w taki, mogą być dostosowywane w ten sposób na treningi do konkretnych, specyficznych trudności. Tak. Natomiast jeszcze jeżeli mam... Jak dużo osób w takiej grupie może być? No zwykle jest to dobra grupa, no to powiedzmy się zaczyna na 8, no, ale powiedzmy minimalnie, no, zachęcam studentów, jak tego uczę, uczących się, no, przynajmniej 6 osób, powiedzmy do parunastu, do 20, no to zależy kto i jak, ale powiedzmy paręnaście osób, to jest dobra grupa. Okay. Wtedy jest też taka, też jest takie zjawisko, że w takim formacie grupowym są też, coraz więcej o tym wiemy, to jest taka część tych interwencji mało przebadana, ciekawa, procesu grupowego. Coś takiego jak spójność, kohezja grupy, ludzie wzajem się inspirują i wspierają. To jest duża siła w tym. Więc to warto robić w grupie. Też robimy to online. Na przykład robiłem już w pandemii i potem nawet nadal potrafię też. To też działa. Też jest format grupowy. Można też tak to robić. Także jak jesteście Państwo gdzieś daleko i nie ma takich grup gdzieś niedaleko, no, żeby uczestniczyć stacjonarnie, można online. Więc wracając, 8 tygodni, raz w tygodniu, 2 godziny plus ćwiczenia do domu, pomiędzy, więc w sensie jest to intensywne, no bo ważne jest to, żeby te ćwiczenia robić, no przynajmniej starać się je robić, nie przespać tych 8 tygodni, bo to nam może pomóc naprawdę mocno. Okej. Okay. Gdzie szukać takich treningów? Gdzie można, no bo to też rozumiem, jakoś tak sobie wyobrażam, popraw mnie jeśli jest inaczej, mam nadzieję, że zaraz o tym powiesz, w jaki sposób się uczyć, bo sporo z osób, które nas tutaj oglądają, słuchają, to są studenci psychologii, szkół psychoterapii, osoby, które nie tylko ze strony klienta, pacjenta jakoś patrzą na to, o czym mówimy, ale też z tej drugiej strony osób, które zajmują się zdrowiem psychicznym. Jak to wygląda? Znaczy, słuchajcie, no ktoś może powiedzieć, i tak zresztą na świecie taka dyskusja była, no o co chodzi, kupuję książkę, tam mam instrukcję medytacji, czytam to i w ogóle tego, ktoś to albo pacjent to nagrywa i szafa gra. No tak jak wszystkie te samopomocowe poradniki, nie. Tak jest, to też może być pomocne, ale powiedzmy nie aż tak, jeżeli my przejdziemy takie solidne trening, teraz o nim powiem więcej, w którym my to uwewnętrzniamy i ucieleśniamy. To jest ważne pojęcie w tym obszarze, mówimy o takim ucieleśnieniu tego, embodiment, czyli ktoś, kto to robi, jakby samą swoją postawą, sposobem rozmowy, bycia, jest jakby tym wehikułem uczenia tego. To jest naprawdę ważne. I teraz sztuką jest nawet nie samo poprowadzenie, zrobienie jakiejś tam kierowanej medytacji, ale pomoc ludziom, w tym dociekaniu, w tym inquiry, żeby z tego wyciągnąć oraz pomóc ludziom integrować ich doświadczenia. One nie zawsze są takie, że tak powiem, wiosenne i takie wow. Wow jest dużo i jak można to wow się, że tak powiem, uzależnić w cudzysłowie. Ale powiem tak, moje doświadczenie jest takie, jak jest strasznie dużo wow u osoby, która naprawdę ma sporo problemów na dzień dobry, to ja wiem, że to wow się skończy mniej więcej około trzeciej, czwartej sesji i ta osoba jest zagrożona wypadnięciem. Ponieważ to też nie jest tylko jedna dnia medytacji, tylko 8 tygodni, żeby było miejsce na spotkanie się z tym, co jest trudne. Ale trudne jest nie tylko smutek i lęk, trudna jest nuda, znowu to kierowanie uwagi na ciało. O Jezu. Nudne jest pobudzenie w ciele, senność, ale to są wszystko stany umysłu. Właśnie poprzez bycie z nim mamy szansę zmienić tą relację i coś takiego nie jest bardzo ważnego się dowiedzieć o sobie. To bazuje na czymś, to też, no i też Buddha o tym mówił, można być wprost, że to
że to jest coś, co my musimy poprzez swoje doświadczenie. Tego się nie da z książki wziąć. To musi być doświadczone. Więc wracając do szkolenia, pierwsze w polskie, które żeśmy zorganizowali, to był 2009 rok, z Małgosią Jakubczak zorganizowałem, to był taki przez taką szkołę IME, robione, zalokowaną w Niemczech, to był MBSR i MBCT w jednym. Szczerze mówiąc, to MBCT tam było per nogam zupełnie zrobione. I generalnie dobrze jest jednak to MBCT przejść w taki sposób pełny, a nie jako taki jakiś malutki dodatek, jeden dzień, bo to naprawdę, to jednak nie jest to samo, co MBSR. To ma jednak jakieś spore, może ona mniej więcej 20% jest tych rzeczy, których nie dodanych do MBSR, ale te 20 robi dużo. Jeśli chodzi o te najnowsze MBCTL, no to jest jeszcze więcej różnic, bo to jest najnowsze dziecko, to ma 2 lata, to się cały czas rozwija, to jest już dużo więcej różnic. No ale do czego zmierzam? Że prowadzimy, no, wybaczcie, że to powiem, no bo też je prowadzę, no to założyłem to szkolenie i to trochę tak brzmi jakbym siebie, ale no, bo są też inne opcje, no ale o tym powiem, bo to jest właśnie z tym Uniwersytetem w Oksfordzie, udało mi się to z Milanem Kajkenem, który tam jest szefem od ładnych paru lat, jakoś się na to umówić. A bardzo go uwiarygodnił fakt, że wcześniej, bo w 2016, zresztą na SWPS-ie, no, powołałem do życia takie studia, które się nazywają Ważność i współczucie, fundamenty badania i psychoterapia. I z czystym sercem mogę powiedzieć, że to jest cenne doświadczenie, bo ludzie są jakoś bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Tyle miłych rzeczy, że jakoś nie mówię o swoim zdaniu. To są studia podyplomowe, ale uczymy pewnych fundamentów. Znaczy jest na przykład dużo też takich, powiedzmy, fundamenty, to jest psychologia buddyjska, a fundamenty to jest też psychologia dotycząca uważności, to jest neuronauka, to są różnego rodzaju procesy, które mogą zajść w takim to są teorie świadomości, ponieważ uważność jest pewnym stanem świadomości i wiele, wiele innych, łącznie z tym, jakie jest specyficzne populacje i tak dalej. No i to wszystko tworzy dobrą podstawę, no jak tą Kajken i inni to zobaczymy. No słuchaj, my z wami chętnie takie coś zrobimy, więc my w Polsce w ramach Fundacji Rozwoju Mindfulness prowadzimy takie właśnie szkolenie MBCT razem właśnie z Oxfordem, także tam zawsze jest nauczyciel też od nich. No i to no, można znaleźć, znaczy Fundacja Rozwoju Mindfulness, tam sobie znajdziecie MBCT szkolenie. Natomiast Polski Instytut Mindfulness, który właśnie Małgosia założyła tyle lat temu, on uczy MBSR, ale chyba też element MBCT też to jest jakoś włączone, tylko ja rozumiem to MBCT jako taki pewien dodatek jakoś tam, więc pewnie no, nie jest to takim systematycznym, że tak powiem, sposobie prowadzone. No w każdym razie to jest taka droga. Jeśli chodzi o MBCT, jak pewnie może wiecie, czy widzicie, jest tych szkół jest dużo, MBCL, MBSL, no tych skrótów się narobiło masę, ponieważ to jest żywe ciało i dużo ludzi zaczęło się, a ja to jakoś zmodyfikuję. I część z nich ma już jakieś tam badania. To jest w dużej mierze bardzo podobna rzecz, w sensie bazująca na tym generycznym pomyśle Johna, 8 tygodni kierowanych medytacji, pewnych ćwiczeń. Natomiast MBCT jest o tyle no, takim tutaj szczególne, no, że ono ma dużo, ono jest oparte na takich bardzo naukowych przesłankach, empirycznych i teoretycznych, więc my dużo na to kładziemy nacisk. Uczenie na przykład o podstawach naukowych i o skuteczności jest elementem szkolenia tak, nauczycielskiego, tak jak w innych tego nie ma. No i też tych badań jest jakby w tym obszarze, no, można powiedzieć, najwięcej. Czyli na przykład są takie metaanalizy, które pokazują, że wśród tych MBI, czy Mindfulness Based Intervention, MBCT ma większy efekt, wielkość efektu, efekt size, czyli ma większą, można powiedzieć, skuteczność, porównując na przykład do BSR czy do innych. Ponieważ, jak już powiedziałem, te pewne rzeczy dotyczące rozumienia, jak umysł działa, te ćwiczenia, czy pewne te strategie, no po prostu się przekładają też na to, że to jest nieco bardziej skuteczne. Ale to jest wszystko żywe ciało. Trening dla trenerów przyszłych, czyli jeśli ktoś chciałby jakoś zawodowo zająć się
właśnie MBCT trwa też 8 tygodni, czy to jest szkolenie letnie? Nie, to trwa 2 lata. Okay. Jeżeli ktoś by skończył, był już nauczycielem uważności MBSR-u czy czegoś, to jest tak zwana skrócona ścieżka do tego, albo jak ktoś skończy to podyplomowe studia, to też ma skrócono, okay. Wtedy to jest tam krócej. Po prostu nie ma też takiego ważnego bloku wstępnego. Mamy ten stricte związany z uczeniem się tego protokołu, prowadzeniem i uczeniem się tego, jak to prowadzić i superwizowaniem. Czyli to jest mniej więcej 1,5 roku. No powiedzmy, można to zamknąć z jakiejś all together, jak ktoś odstartuje w cudzysłowie od zera, 2,5. Ale, słuchajcie, ważna sprawa. Nie dopuścimy osoby, bo też zbieramy taki wywiad, ja też rozmawiam, zwykle mówię o tym tutaj w tym szkoleniu też, czy zawsze. No, jeżeli ktoś nie medytuje, o przynajmniej 2 lat powiedzmy, to jest bardzo ważne. Znaczy to po prostu potrzeba jakby rozumieć to doświadczenie od zewnątrz, też wiedzieć, z czym się człowiek spotyka, jak zaczyna obserwować swój umysł, bo to jest obserwowanie swojego umysłu. No ja tak sobie wyobrażam, że wiedza jest tutaj zupełnie niewystarczająca, tak, żeby zostać chcemy, żeby ludzie mieli doświadczenie też takich retreatów, czy takich odosobnień, chociaż jak ktoś nie był, to jeszcze nie jest warunek wykluczający, to jest super, jak ktoś był, więc jak ktoś był, to siłą rzeczy od razu jest do przodu. Też na początku w ramach tego szkolenia też są takie odosobnienia. Też to jest taki, można powiedzieć, jeszcze większy booster, takie doświadczenie, jak się intensywnie, na przykład takich parę dni bez rozmawiania doświadcza, to takie medytacyjne rzeczy. No więc to są takie podstawowe i też tu jest dyskusja na świecie, ale też ja się identyfikuję z tym, co uczył John i z tym, jak ten. Że to dobrze mieć pewną dojrzałość trochę, czyli dobrze już dostać w łeb trochę do życia. Każdy niestety z nas dostaje. Czasem tak jest, że jak jestem studentem, to jeszcze nie dostałem. Więc to jest różnie na świecie. Generalnie było założenie, że to raczej koło 30 najwcześniej. Jest taki trend, żeby to coraz bardziej zasysać jednak trochę wcześniej. To wszystko zależy od pewnej dojrzałości ludzi. Ale rzeczywiście to jest taki sposób, to jest ważne, żeby człowiek, który to robi, już trochę znał życie, nie tylko z tego hura, ja jestem omnipotentny, ja pomogę w ogóle, tu lęk, tu skin, ten, barwa. Tylko też trochę takiej pokory. Pokora jest jednym z tych ważnych ingrediencji tego. Pokora, cierpliwość, cała masa, to są takie fundamentalne pewne jakości, które są potrzebne i u nauczyciela, i do rozwijania w trakcie tego programu. Więc trzeba by było zacząć od doświadczenia własnego. Tak, słuchajcie, to najlepiej przejść 8-tygodniowy trening i zobaczyć, że to w ogóle jakoś koresponduje. Nie wystarczy pojedynczą medytację, czy kupić książkę i tam coś, tylko najlepiej pójść się na 8-tygodniowy trening. Ale też można dojść do tego przez jakieś medytacje w ramach jakichś, innych grup, czy wspólnot. Medytacja jest dobrodziejstwem wielu różnych tradycji duchowych, czy religijnych nawet. Można też w ten sposób odkryć, że w tym byciu z umysłem, też w tej ciszy, w tym, jest jakieś źródło czegoś bardzo ważnego. I to też ludzi od tej strony do uważności zabiera. Ale można też od strony terapeutycznej, coraz więcej osób po prostu jest świadoma tych metod. My w uważności już nie mówimy o technikach, a lubimy ciągle o technice, a to nie jest technika, to jest też sposób bycia w świecie. Im bardziej to ćwiczę, tym bardziej uważność staje się defaultem. Ja tego uczę od dawna, nie mogę wiedzieć, że uważność. Ja wyjściowo bardzo mało uważny i bywa różnie, ale na pewnych wymiarach to się jednak osadza, czy trochę rozwija, jako pewien sposób rozumienia i bycia w świecie, a nie tylko jako jakaś technika. Bo w każdym razie mogę powiedzieć tak, że mindfulness informed, czasem mówimy, albo mindfulness based. Czyli jeżeli uważność może być pewnym paradygmatem, w którym uprawiamy terapię, jeżeli się zajmujecie, czy chcecie zajmować terapią schematu, czy różnymi emotional focus, czy taki humanistyczny, czy CBT-owy, to uważność jest po prostu w tej chwili bardzo ważnym elementem tego, więc można poprzez to jakby dotrzeć, że to jest coś, się kryje bardzo obiecującego. Ja bym każdemu to rekomenduję, zwłaszcza komuś, kto pracuje z ludźmi, jako doświadczenie własne, ponieważ mamy sporo badań, że dających też nadzieję, co najbardziej działa w terapii, to te czynniki wspólne, tak zwane common factors, czyli zdolność właśnie takiego naprawdę słuchania, bycia autentycznym,
tego podłączenia, tej Wszystko to relacji, w relacji, prawda? empatii, a to się bardzo przekłada na to. Czyli na przykład empatia rośnie i takie rzeczy, bycie tu i teraz, czy to prezencja, czy też rozumiany w taki sposób uważność. Więc to jest coś bardzo cennego. Także to mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy czasów, że będzie elementem No szkolenia właśnie, chciałam powiedzieć, że to tak może psychologów, być. lekarzy, ale też w edukacji też. No to każdemu z nas jest potrzebne. Z jednej strony wiedza, ale z drugiej strony w ramach tych szkoleń przecież terapeutycznych, czteroletnich, z różnych nurtów, no to doświadczenie własne jest jednym z ważnych elementów, nie? Tak, dlatego część osób tak to przychodzi na to ośmiotygodniowe. Ja tam czasem daję papier, że ktoś to robił na przykład u mnie. I to warto. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest za mało, żeby umieć tym operować jako tym głównym wehikułem zmiany. Że to jakby wszystkim warto po prostu przejść takie solidne szkolenie, gdzie człowiek się tego uczy. Rozumiem, że to jest cenne dla rozwoju własnego, ale też rozwoju różnego rodzaju kompetencji terapeutycznych, które są potrzebne niezależnie od nurtu, w jakim będziemy pracować. A jeśli ktoś tak, poczuje ale się jakoś blisko z tym, tak, to będzie mógł rozwijać dalej te umiejętności, praktykować i być może w przyszłości odbyć to szkolenie takie trenerskie i no zacząć używać tak. tego jako głównej metody pracy terapeutycznej. I wtedy może po prostu no, w pełni tego słowa i wewnętrznie, i zewnętrznie jest to wtedy ok, żeby to nazywać MBCT na przykład, takie interwencje czy grupy w różnych settingach, w różnych rodzajach grup. No ja na przykład nie chcę, że tylko tak pracuję, też mam psychoterapię, i tak, ale no, prowadzę też grupy i to jest niezwykle pomocne i część pacjentów też przechodzi przez te grupy. Na początku, bądź na koniec. Takie mam doświadczenie, że to są dwa, zależy od osób, miejsca, kiedy to jest bardzo pomocne. Pawle, czy mógłbyś jeszcze na koniec osobom, które są zainteresowane tym, o czym dzisiaj porozmawialiśmy, polecić literaturę, miejsce w internecie, gdzie można trochę więcej poczytać na ten temat, bo na pewno no, zaledwie liznęliśmy tutaj różnych kwestii. Jest to wszystko bardzo ciekawe i wiem, że na pewno byłoby tutaj cenne, gdybyś polecił coś więcej, gdzie można poczytać. Nie zamiast treningu, ale gdzieś tak, oczywiście. Zgłębiając wiedzę. Więc założyliśmy w 2008 roku to Polskie Towarzystwo Mindfulness. Ono cały czas jakoś istnieje, oczywiście jak to przystało na tego typu stowarzyszenie, tam różne przygody i trudności, ale ona strona chyba jeszcze istnieje, cały czas dawno to nie byłem i tam też jest materiałów czy książek sporo. Na tej rozwoju mindfulness też, to pewnie na tej stronie tego Polskiego Instytutu i różnych innych też. Tak naprawdę łatwo te zasoby znaleźć, ale ja tu nawet wiedziałem, że to będzie pytany, więc przyniosłem parę pozycji. Chciałem wam przede wszystkim polecić książki Johna Kabat-Zinna, Full Catastrophe in Living, czyli Życie, piękna katastrofa. To jest klasyk, to jest taka najbardziej klasyczna książka, nią się też kierowali twórcy MBCT. Fajnie, to jest opisany proces, podwaliny, założenia. Życie, piękna katastrofa. Tak, John Kabat-Zinn jest takim, no, można powiedzieć, ojcem w mindfulness, uważności i też twórcą MBSR-u. Więc to warto przeczytać. Bardzo przystępny, świetny, to jest bestseller międzynarodowy, wiele tygodni, numery tam, któryś jeden, drugi, trzeci na listach bestsellerów w ogóle. Napisany przez właśnie Marka Williamsa, czyli profesora, jednego z twórców MBCT, świetny człowiek, tutaj na naszej konferencji, którą żeśmy zrobili parę lat temu, między innymi, z takim dziennikarzem Putnamem. Także jest Mark Williams, Penman, Mindfulness Training Uważności, tak jest to przetłumaczone, to jest krótkie, świetne. Ale tą książkę same. Troszkę wyżej, to jest GWP, czy jakie wydawnictwo? Nie, to jest Sen, samo Sedno. Natomiast GWP, znaczy wuj bardziej niż GWP. GWP z jakichś ciekawych powodów nie za nie, dużo. Nie pisze uważności. Ale głównie nie pisze, tylko ostatnio bardziej. I bardziej tak w kontekście w SOS-ie, na przykład, nie wiem, aktu na przykład też. Ale no to jest klasyk. To jest tak zwany anglicy nazywany Green Book, ponieważ to była książka, powstała w 2000, po tym pierwszym dużym badaniu właśnie twórców. Ona ma już nowe wznowienia. Ja ją pierwszy raz redagowałem dla wuja w 2000, chyba nie wiem, 2008 czy 2009 roku. To jest terapia poznawcza oparta na uważności. Krok po kroku opisany ten protokół, no różne rzeczy, to jest świetne. Jak ktoś jest terapeutą, to jest cenne. Ale też polecam książkę taką samopomocową. My ją czasem nawet godzimy się, że jak ktoś ją zrobił i przeszedł ją, jako wstęp do tego, że jednak już liznął pewnego 8 tygodni, to jest książka też tych samych osób,
też John Kabat-Zinn, jest, on jest tutaj też przedmowa i tak dalej, ale też Tisdale, Williams i Siegel. Praktyka uważności, 8-tygodniowy program pozwalający uwolnić się od depresji, napięcia emocjonalnego, taka się duża nazwa. Tu była też płyta, tą zresztą płytę miałem przyjemność też nagrywać. Pamiętam, że podczas jednego dnia w hangarze w zimę występował. Ale nie ale na tej jest płycie pomocna, są takie treningi, sobie, których można ćwiczyć? No jest, tak, są te ćwiczenia po prostu, które robimy 8-tygodniowe. No to jest fajnie zrobione, to jest dobrze napisane. Bo trzeba przyznać, że ten oksfordzki, no ten anglosaski styl pisany jest oszczędny i na temat. Jest to dobrze zrobione, także polecam to jako takie doświadczenie. Najlepiej też robić te medytacje, no i też przejść przez to. Są takie ćwiczenia też dla siebie, żeby trochę zrozumieć też tą ideę pod spodem. Bo może się Państwu wydać, no medytacja, oddech, ale strasznie, mocne słowo strasznie, ale dużo w gruncie rzeczy, naprawdę czegoś takiego otwierającego pewnie wiedzy, która no, jest no, znacznie starsza od naszej zachodniej psychologii, po 100 lat. No, ale my ją teraz no, właśnie potrafimy też językiem neuronauki i różnych innych procesów opisywać, no, ale to może innym razem na ten temat porozmawiamy. No, w każdym razie za tym jest już solidna dawka wiedzy rozmaitej. I też o tego, jak to wpływa na mózg, trendy i co to nam robi, a naprawdę nam robi. Także robi dobrze, na ten taki przebodźcowany, no, prawda? Na każdy, na ale przebodźcowany tym bardziej. Tak. No myślę, że także, teraz dużo jest z różnej strony, różnych rzeczy, które nas rozpraszają, które sprawiają, że bardzo trudno. Mało jest takich naturalnych momentów, w których no, mamy szansę jakoś być spokojni swoim umysłem. I myślę sobie, jakoś o tym powiedziałeś w którymś momencie, że, no, no, że my mamy spróbować jakoś skupić swoją uwagę i nawet jeśli coś nas rozproszy, to ważne jest to, żeby wrócić. Więc tutaj chyba nie chodziłoby o to, żebyśmy od razu stawiali sobie takie perfekcjonistyczne cele buddyjskich, że my mamy zamknąć oczy i o niczym nie myśleć i w ogóle... Ale to się nie udaje. Co powiedzieć, to się nie uda nigdy, nawet buddyjskim mnichom. To mogą trochę dłużej, ale nie. To umysł po prostu gada i taka jest jego natura, więc my chcemy poznać tę naturę i się z nią zaprzyjaźnić. Absolutnie nie ma tu żadnej mowy. Ludzie przychodzą z jakimiś przekonaniami od czapy, takimi stereotypami bądź i w dużej mierze polega ten trening na tym, żeby się przekonać, jak jest i oswajać to i zarazem swój umysł, który siłą rzeczy nie jest doskonały, no i na różne rzeczy wkręca w nas. I to jest taka metoda, żeby to wkręcanie naszego własnego umysłu poznać lepiej. I trudno to zrobić w inny sposób. Także możemy to inkorporować do myślenia terapeutycznego i aktualnie to już jest mocno, ale można na to postawić taki bardzo duży nacisk. I tak jest w tych właśnie interwencjach, jeszcze raz powiem, mindfulness-based, opartych na uważności, gdzie to jest główne. Także warto. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe wszystko to, co mówisz, Paweł. Masz ogromną wiedzę i bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać na ten temat. Państwu również dziękuję za udział ja i za aktywność. Nie widzę Was, ale Wam macham. Tak, machamy. Się ciepło. Naprawdę polecam, żeby tego doświadczyć. Jestem dać pewna, temu że szansę, bo sięgnie. Warto cierpliwość, słuchajcie, jest tą ważną cnotą. I pokora. Pokora. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Proszę bardzo, do zobaczenia.